Zawsze byłem ostrożnym człowiekiem. Starannie planowałem każdy krok i dbałem o uczciwość w biznesie. Jednak moje finanse znajdowały się na skraju przepaści, a długi rosły jak chwasty. Rachunki gromadziły się na moim biurku, przypominając mi o moich niepowodzeniach. Moja firma projektująca strony internetowe zmagała się z trudnościami od dłuższego czasu, a ja nie potrafiłem znaleźć wyjścia z tej sytuacji. Pewnego dnia, gdy przeglądałem gazetę w poszukiwaniu nadziei, moje oczy natrafiły na jedno ogłoszenie, które wzbudziło moją ciekawość. Szybki zarobek. Szansa na szemrany interes dla pieniędzy, wykrzykiwał tytuł. Moje serce zaczęło bić mocniej, a wzrok przyciągnęła obiecująca suma pieniędzy, jaką można było zdobyć. Zafascynowany myślą o tym, że ta suma mogłaby być rozwiązaniem moich problemów, postanowiłem podjąć działanie. Zadzwoniłem pod podany numer i umówiłem się na spotkanie. Lokal, w którym mieliśmy się spotkać, znajdował się w ukrytym miejscu w dzielnicy przemysłowej. Drzwi otworzył mi mężczyzna o wyglądzie typowego handlarza używanymi samochodami. Jego ubranie w kolorze czarnym i przysłaniające oczy okulary dodawały mu tajemniczości. Powiedzieli mi, że szukasz okazji, która zapewni ci trochę gotówki, powiedział mężczyzna. Mam dla ciebie propozycję. Jeśli jesteś odważny, z pewnością zwróci twoją uwagę. Moje serce biło jeszcze mocniej, ale potrzeba pieniędzy zagłuszyła wszelkie wątpliwości. Opowiedz mi więcej, odpowiedziałem z zainteresowaniem. Mężczyzna wprowadził mnie do małego pokoju, który zdawał się przypominać ukryte kasyno. Czerwone zasłony, dym papierosowy i dyskretne oświetlenie nadawały atmosferze tajemniczości. Słuchaj uważnie, powiedział tajemniczy mężczyzna. Mamy interes niedaleko granicy. Nasza ekipa zajmuje się przemytem, a my jesteśmy gotowi zapłacić ogromne pieniądze za pomoc w dostarczeniu pewnej partii nielegalnych przedmiotów do kraju. Wtedy poczułem, że to jest moment, w którym powinienem wycofać się. Ale obietnica dużych pieniędzy w mojej desperackiej sytuacji zagłuszyła zdrowy rozsądek. Ignorując czerwone flagi unoszące się w mojej głowie, postanowiłem dać szansę tej tajemniczej propozycji. Czego dokładnie dotyczy ta partia przedmiotów, zapytałem ostrożnie, próbując dowiedzieć się więcej. Mężczyzna uśmiechnął się tajemniczo i odpowiedział, nie musisz wiedzieć zbyt wiele na początku. Najważniejsze jest, że będziesz odpowiednio wynagrodzony za swoją pomoc. Te słowa brzmiały jak melodyjna piosenka dla moich uszu. Wizja ogromnej sumy pieniędzy, która mogłaby ocalić mnie od ruiny finansowej, opanowała moje myśli. Przysłoniła wszelkie wątpliwości i moralne rozterki. Chcę znać więcej szczegółów, powiedziałem, stawiając na kartę moją determinację. Mężczyzna pochylił się nieco bliżej i wyjaśnił, że operacja polega na przemyceniu serii narkotyków przez granicę. Zdradził także, że ekipa przemytników posiada rozbudowaną sieć kontaktów, która zapewnia bezpieczne przejście towaru przez kontrolę. Oczekiwał, że moje oczy opanują podziw i zachwyt. Ale w ich głębi było coś więcej, wstyd i niepewność. Wiedziałem, że zagłębiam się w niebezpieczne wody, ale ta suma pieniędzy była zbyt kusząca, by ją odrzucić. Gdy zamykałem drzwi lokalu, w którym spotkałem się z tajemniczym mężczyzną, moje myśli wracały do przeszłości. Przypomniałem sobie dni, gdy byłem ambitnym i uczciwym człowiekiem. Moja firma projektująca strony internetowe miała swój początek jako mały startup. Byłem pełen energii i determinacji, gotów zdobyć świat. Ale teraz, po latach walki, stanąłem na krawędzi upadku. Głos sumienia próbował przypomnieć mi o etyce i uczciwości, której zawsze przestrzegałem. Ale głos potrzeby i chciwości przeważał. Wiedziałem, że zaangażowanie się w ten szemrany interes było błędem, ale przecież robiłem to dla swojej rodziny. Chciałem im zapewnić godne życie i spłacić wszystkie długi. Wsiadłem do samochodu i powróciłem do domu. Moja żona, Emily, witając mnie uśmiechem, nie zauważyła mojego wewnętrznego konfliktu. Przez chwilę zastanawiałem się, czy powiedzieć jej o tej szansie na łatwe pieniądze, ale obawiałem się jej reakcji. Wiedziałem, że Emily zawsze była przeciwna wszelkim nieuczciwym praktykom i nie chciałem jej zasmucić ani skrzywdzić. W kolejnych dniach mój umysł był spętany wewnętrznymi walkami. Z jednej strony czułem wstyd i poczucie winy za to, że nawet rozważam zaangażowanie się w przemyt narkotyków.
Z drugiej strony, obietnica łatwych pieniędzy wciąż mnie kusiła. Codziennie widząc rachunki i długi, coraz bardziej uświadamiałem sobie, że czas mi ucieka, a sytuacja finansowa staje się coraz bardziej zatrważająca. Po kilku dniach wahań i wewnętrznych walk, postanowiłem dać szansę tej niebezpiecznej propozycji. Skontaktowałem się z tajemniczym mężczyzną i umówiłem się na spotkanie z resztą ekipy przemytniczej. Miejsce spotkania było z dala od oczu ludzkich, w opuszczonej fabryce na obrzeżach miasta. Kiedy wszedłem do obskurnego pomieszczenia, odczułem napięcie w powietrzu. Wszyscy członkowie ekipy byli tam obecni, niezidentyfikowani mężczyźni o mrocznych twarzach i wytatuowanych rękach. Przywitał mnie wiodący członek ekipy, wyglądający na doświadczonego przestępcę. Otrzymałem pełne instrukcje dotyczące naszej operacji przemytu. Dowiedziałem się, jakie przedmioty będziemy przemycać, jak będą ukryte, jakie będą procedury graniczne, których będziemy musieli unikać, oraz jakie będą moje zadania w całej operacji. Kiedy słuchałem, jak mężczyźni planują i omawiają szczegóły, moje poczucie zagrożenia i niebezpieczeństwa narastało. Ale nie mogłem się wycofać. Byłem już zbyt głęboko wplątany, a perspektywa ogromnej sumy pieniędzy nadal mnie kusiła. Nadszedł dzień operacji. Byłem zdeterminowany, ale też przerażony. Wiedziałem, że wkroczę na niebezpieczne terytorium. I naruszę prawo. Jednak perspektywa ogromnych pieniędzy zdawała się przyćmiewać wszelkie wątpliwości. Wszedłem do samochodu, którym mieliśmy przewieźć nielegalne przedmioty, a ekipa przemytnicza towarzyszyła mi z nieodpartą pewnością siebie. Nasza podróż była napięta i pełna ryzyka. Wiedzieliśmy, że granica jest strzeżona, a kontrola będzie surowa. Cały czas przemyślałem plan, który nam przedstawiono, i przygotowywałem się na różne scenariusze. Gdy zbliżyliśmy się do granicy, poczułem przyspieszone bicie serca i napięcie w powietrzu. Mój umysł był pełen mieszanych uczuć, lęku, ekscytacji, ale także wewnętrznego niepokoju. Wiedziałem, że przekraczam granicę uczciwości, ale trudno było mi się cofnąć. Zatrzymaliśmy się na pewnym odległym miejscu niedaleko granicy, gdzie mieliśmy ukryć przedmioty, zanim zostaną przewiezione na drugą stronę. Ekipa rozpoczęła swoje zadania, ukrywając narkotyki w specjalnie spreparowanych schowkach w samochodzie. Byłem świadkiem profesjonalizmu i precyzji, z jaką pracowali. To byli ludzie, którzy już wielokrotnie przekraczali granice prawości. Nadszedł czas, aby podjąć decydujący krok, przekroczyć granicę. Wraz z resztą ekipy wsiadłem do samochodu i ruszyliśmy w kierunku punktu kontrolnego. Moje ręce trzęsły się lekko na kierownicy, a spojrzenia strażników na granicy przyprawiały mnie o dreszcze. Gdy dojechaliśmy do kontroli, stresowaliśmy się jeszcze bardziej. Z każdym sekundą wzrastało ryzyko wykrycia nielegalnych przedmiotów, które przewożymy. Stałem w miejscu, próbując zachować spokój, ale całe moje ciało było napięte. Strażnik zbliżył się do samochodu i zaczął dokładnie go przeszukiwać. Jego spojrzenie przechodziło przez każdy zakamarek pojazdu. W tym momencie moje serce zdawało się wstrzymać oddech. Czułem, jak pot zalewa moje czoło, a myśli galopują w mojej głowie. Nagle, w momencie największego napięcia, strażnik przerwał przeszukiwanie i machnął ręką, dając nam zielone światło. Czułem, jak ogromny kamień spada mi z serca. Udaliśmy się w dalszą podróż, unikając dalszych punktów kontrolnych, byle tylko dostać się do celu. Docierając do celu, poczułem ogromną ulgę. Ale równocześnie rozgrywała się we mnie walka moralna. Świadomość uczestnictwa w przemyśle narkotykowym budziła we mnie coraz większe wewnętrzne napięcie. Szukając ukojenia dla swoich myśli, zdałem sobie sprawę, że z każdym kolejnym krokiem w tym mrocznym interesie, moje sumienie płonęło goręcej. Kiedy dotarliśmy do ukrytego miejsca, gdzie mieliśmy dostarczyć przemycone substancje, zapanowała nerwowa cisza. Ekipa zaczęła sprawdzać, czy towar dotarł w całości i w dobrym stanie. Z każdym przeliczonym pakietem, obserwując ich obojętny wyraz twarzy, coraz bardziej dostrzegałem zdehumanizowanie, które wynikało z ich zaangażowania w ten nielegalny proceder. Czas płynął, a ja stałem tam, pośrodku tego chaosu. W głębi serca wiedziałem, że naruszam wszelkie granice moralności, ale jednocześnie tkwiłem w pułapce chciwości, która ciągnęła mnie w dół.
Czułem, jak płomienie wewnętrznego konfliktu powoli ogarniały moje sumienie, pozostawiając jedynie popiół w sercu. Kiedy operacja została zakończona, ekipa zniknęła w cieniu, a ja zostałem sam, wypełniony wstrętem do samego siebie. Nagle uświadomiłem sobie, że te ogromne pieniądze, które kusiły mnie od samego początku, okazały się jedynie iluzją. Otrzymanie zapłaty okazało się niemożliwe. Byłem oszukany. Wściekłość wzbierała we mnie, a jednocześnie był to moment olśnienia. Zrozumiałem, że zapłaciłem zbyt wysoką cenę za swoje błędy i chciwość. Moje marzenia o szybkim bogactwie obróciły się w pył, pozostawiając mnie z uczuciem upadku i rozczarowania. Wrażenia z tego krótkiego, ale przeklętego okresu w moim życiu jeszcze długo mnie prześladowały. Powróciłem do codzienności, do mojej rodziny i do mojej powoli umierającej firmy. Byłem zraniony, ale wiedziałem, że muszę zebrać siły i naprawić to, co zniszczyłem. Przepraszając Emily za to, czym się stałem, opowiedziałem jej o moim przemyśle, o swojej słabości i o głębokim żalu, jaki towarzyszył moim decyzjom. Była zrozpaczona, nie tylko z powodu mojego zaangażowania w nielegalne interesy, ale także ze względu na stratę zaufania i złamanie wartości, które zawsze były dla nas ważne. Emily była zrozumiała, ale jednocześnie była mocno zdeterminowana, abyśmy wspólnie pokonali te trudności. Postanowiliśmy razem stanąć naprzeciwko naszych problemów, zbudować od nowa naszą firmę i naprawić związki, które zostały nadszarpnięte przez moje błędy. Rozpoczęliśmy intensywną pracę nad odbudową naszej firmy. Było to trudne, ponieważ nie tylko musieliśmy odzyskać zaufanie naszych klientów, ale także stawić czoła konsekwencjom mojego zaangażowania w szemrany interes. Wiedzieliśmy, że droga do odkupienia będzie długa i trudna, ale byliśmy gotowi podjąć to wyzwanie. Przez kolejne miesiące pracowaliśmy niestrudzenie, oferując naszym klientom uczciwe usługi i udowadniając, że nauczka z naszych przeszłych błędów przekształciła nas w lepszych ludzi. Stopniowo zyskiwaliśmy ich zaufanie i odzyskiwaliśmy swoją reputację. Nasze starania nie ograniczały się tylko do naszej firmy. Postanowiliśmy również zwrócić się do organów ścigania i współpracować z nimi, aby w miarę możliwości naprawić szkody wyrządzone przez przemyt, którym się kiedyś zajmowaliśmy. Było to nasze małe przysłużenie w sprawie sprawiedliwości i walki z przestępczością. Podczas naszej drogi do odkupienia, kluczem do naszego postępu była również potrzeba przebaczenia, zarówno dla siebie, jak i dla innych. Emily i ja musieliśmy przepracować nasze bóle, wyciągnąć wnioski z przeszłości i nauczyć się wybaczać, aby móc się wzajemnie wspierać i budować naszą przyszłość. Nasze małżeństwo przechodziło przez trudne czasy, ale dzięki wzajemnemu wsparciu, szczeremu dialogowi i głębokim rozmowom odzyskaliśmy naszą więź i odnowiliśmy nasze zaufanie. Byliśmy zjednoczeni w walce o lepsze jutro i gotowi do wspólnego pokonywania przeciwności losu. Doświadczenie, przez które przeszliśmy, nauczyło nas wiele cennych lekcji. Zrozumieliśmy, jak ważne jest trzymanie się zasad i uczciwości w biznesie. Poznaliśmy konsekwencje łamania prawa i angażowania się w nieetyczne praktyki. Przede wszystkim jednak odkryliśmy, że nie ma łatwych skrótów do sukcesu i że zyski, które są zdobywane kosztem moralności, zawsze okazują się puste i kruche. Zdecydowaliśmy się poświęcić czas na rozwijanie naszych umiejętności, poszerzanie wiedzy i uczciwą pracę. Przeanalizowaliśmy nasze błędy i zrozumieliśmy, jakie zachowania i decyzje doprowadziły nas na skraj przepaści. Zobaczyliśmy, jak ważne jest podejmowanie odpowiedzialnych wyborów i kierowanie się wartościami, które naprawdę są dla nas istotne. Po wielu trudnościach i próbach udało nam się odbudować naszą firmę. Osiągnęliśmy stabilność finansową i odzyskaliśmy zaufanie naszych klientów. Przeszłość wciąż tkwiła w naszych wspomnieniach, ale postanowiliśmy skierować nasze spojrzenie w przyszłość. Zaangażowaliśmy się również w działalność społeczną i charytatywną, chcąc naprawić krzywdy, które zostawiły nasze nieetyczne decyzje. Pracowaliśmy z organizacjami, które pomagały ofiarom przestępstw, wspieraliśmy programy edukacyjne dla młodych ludzi, aby uchronić ich od pokus i złych wyborów. To, co nas spotkało, zawsze będzie nam przypominać o naszych błędach i pokory, ale też o naszej determinacji do naprawy. Nauczyliśmy się, że każdy może popełniać błędy, ale to, jak reagujemy na nie i jak się z nich uczymy, definiuje nas jako ludzi.
Historia mojego zaangażowania w szemrany interes dla pieniędzy zawsze będzie mnie kłuć i przypominać o konsekwencjach złych decyzji. Jednak przez to doświadczenie zdobyłem mądrość i siłę, aby podjąć odpowiednie wybory w przyszłości i przyczynić się do budowania lepszego i uczciwszego świata. To jest opowieść o upadku i odbudowie, o wadze wyborów i o sile przebaczenia. Mimo że wstydzę się swojej przeszłości, jestem również wdzięczny za lekcje, które nauczyłem się na własnej skórze. Dzięki nim mogę iść naprzód, z nadzieją na lepsze jutro i gotowością do przełamywania przeszkód, które napotykam na swojej drodze. Moja historia uczy mnie, że nie warto pozwalać, by chciwość i łatwe pieniądze odebrały nam nasze wartości i godność. Nauczyłem się, że sukces nie polega tylko na posiadaniu ogromnej sumy pieniędzy, ale przede wszystkim na budowaniu uczciwych relacji, dbaniu o dobro innych i kierowaniu się moralnością. Wszystko, czego doświadczyłem, uczyniło mnie silniejszym i bardziej czujnym na przyszłość. Jestem gotów podjąć odpowiedzialność za swoje czyny i dążyć do zmiany nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Pragnę przekazać moją historię jako przestrogę dla innych, aby nie poddawali się pokusom, które mogą zniszczyć ich życie i wartości. Dziś, kiedy patrzę wstecz, widzę, jak daleko doszedłem. Mimo że był to bolesny i trudny proces, przetrwałem i odnalazłem siebie na nowo. Teraz jestem człowiekiem, który zrozumiał wagę uczciwości, wartości i szacunku dla innych. Historia mojego zaangażowania w szemrany interes dla pieniędzy zawsze będzie mnie przypominać o tym, jak ważne jest trzymanie się swoich przekonań i wartości, nawet w obliczu największych kuszeń. Przez swoje doświadczenia mogę teraz służyć innym jako przykład, że zawsze jest możliwość odbudowy i pozytywnej przemiany. Moje życie jest teraz poświęcone niesieniu dobra i wpływaniu na innych w pozytywny sposób. Choć przeszłość nie da się zmienić, mogę kształtować przyszłość swoim postępowaniem i wyborami. Z determinacją i pokorą idę naprzód, z nadzieją na lepsze jutro i gotowością do służby dla innych. To jest historia, która nauczyła mnie, że nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć światło. To jest opowieść o zranieniu i odkupieniu, o walce z własnymi demonami i o odkrywaniu prawdziwego sensu życia. I choć zdarzenia przeszłości mnie wstydzą, jestem zdecydowany na to, aby przemienić je w narzędzie do rozwoju i dobra dla siebie i dla innych.